Cześć, witajcie z tej strony, Pirackie Klocki. A dzisiaj zapraszam Was na odcinek e, Klockowe Łupy. Mm. No i zobaczcie, e, to są towary. towary e, od dwóch sprzedawców. To jest jeden. A wanna i piękki są o drugiego. A może zacznijmy od tego mniejszego. No, wanna mnie skusiła, nie powiem. E, to... Bardzo mnie tutaj klock zainspirował, bo wiecie, on miał Batker i mi się spodobało ten w ogóle element. Nie będę go tak stosował, bo jako postać filmowa, Bo wiecie, ja nie lubię podwierać aż tak czyichś pomysłów. Wolę, jeżeli już się zmieniać i mówić, że to jest czyjeś, a nie, że ja to wymyśliłem i w ogóle jeszcze lubię mówić, że zainspirowałem się. Ale to będzie zbyt mocna inspiracja, jeżeli powcisnę wam, nie wiem, jakimś filmie animowanym Batker. Nie, tak nie będę wykorzystywał je. No, troszeczkę bo ja się zawiodłem. Myślałem, że będzie trochę mniejsza i na doskali mi figurę ale jest ok. Mm. Fajnie można obsadzić, w ogóle ciekawa jest. Ona jest z jakiegoś zestawu tam podróżnicy czasu. No i wiecie, żeby już jakaś przysyłka się opłaciła, bo do smarta nie dobiłem. Wam kupiłem od razu, mówię, chyba za 4,50. Czułem, kiedy jeden sprzedawca chyba za 50 zł sprzedawał tą wannę, mówię o matko, to okazja. to rzadko się zdarza wanna. Wie, może na bricklinku może by się trafiło, może tanią tam za 5 zł. Gdzieś patrzyłem, było za 5 zł, ale ja nie lubię w bricklinka, ja wam powiem. Ja jestem w stanie kupić na Allegro. O tyle klocków wam zaraz powiem, za ile, bo ten, ja naprawdę jestem w stanie kupić bardziej okazyjnie, tylko że po prostu po czasie. Znaczy po prostu chce jakieś helemy, trzeba trochę poczekać, pogrzebać po Allegro i innych takich holniksach i jest się naprawdę w stanie trafić co się chce. Yy, tutaj mamy pięki, bardzo fajne. Lekko, jakby trochę na druk ale to jest to chyba tak mi się wydaje specjalnie te słoje Ta, bo identycznie wszystkie mają takie same miejsce. Yy, I te, tutaj te pięki są bardzo fajne, udane. Nie zawiodłem się na nich. Jeszcze wbimy to wiem, że to jest poza ten odcineczkiem, ale jak to wygląda, tak jakby w pięku. No, Wam powiem, fajnie, fajnie, fajnie to wygląda. Na no, jakąś mocka bardzo fajnie wygląda. E, to jest chyba w ogóle z Lego City te pięki są. No i dobra, przechodzimy do istotniejszych rzeczy. E, wszystko od razu mówię, było w folikach, tylko niestety niektóre rzeczy już wysypałem. E, trochę szkoda, już nie mogę się powstrzymać, ale ostatnio dużo mam tych rzeczy do nagrywania, nie mam czasu. Tutaj w dużej folii to było zapakowane bardzo na plus, bo ja lubię te duże folie. E, może się tymi klockami, tajlami zajmiemy. Ja bardzo lubię te gładkie płytki, Wam powiem. No, te gładkie, bardzo fajne. Taki e, ciemny, piaskowo, taki lekko pomarańcz, bardzo fajny. E, a, miałem powiedzieć, ile za to dałem? E, to za tą cząstkę, co teraz widzicie poza wanną i piękami, to ja dałem, czekajcie, bo miałem SmartA e, to 43 zł z groszami. Pamiętam dokładnie, bo widziałem Paragon. E, no, i to jest według mnie bardzo fajnie, e, się opłacało takie te elementy tych pomarańczowych, o właśnie kafelków, to wam powiem, że było czekajcie. E, chyba tak 25. Tych tutaj złotych takich e, końcówek, to jest do pałaców dobre, świetne, genialne, e, zarówno starożytnych, jak i nowoczesnych. E, to ja wam powiem, to ich jest 25. One były troszeczkę droższe, nie, one były nawet chyba za 5 zł około, pamiętam. Te tajle to już były droższe, chyba 6 ileś. Za, tutaj jest, macie 20 sztuk. Tak, chyba 20, tak. A tutaj wysypujemy sobie kolejny woreczek i mamy już razem ich 40. No i fajnie, ja lubię te podłogi, ona była w westernie moim. Ja pamiętam, że wtedy nie miałem, aż tyle, żeby cały ten mój ten moc westernowy pokryć. E, on był inspirowany tym z Bricklinka. E, no i wiecie, i trochę mi tam zabrakło, przez to jest bardziej kolorowy, ale może podkreśla wtedy biedę, że ja w ogóle ten western trochę z me od tamtego filmu, co nagrywałem chwilę jak rozpocząłem kanał to e, ja zacząłem w lipcu chyba, tak, 1 lipca zacząłem tak bardziej filmy wrzucać, to pamiętam, znaczy tak pierwszy film po latach to był, to pamiętam, że tam trochę już łaster mu się zmienił, ja go zmieniałem czasem, ale już wam nie pokazywałem. Trochę tak, nie wiem, czemu w kamerze tak wyglądają, może od światła to zależy, te listki inaczej. One są takie mocno zielone. W porównaniu tak z Ikei, takie w bydlaku są o takie o kolory, się różnią. E, są ciemniejsze, te są mocno takie jasne, zieloniutkie e, fajniutkie e, te tutaj mam chwileczkę po 20 sztuk tych cegiełek e, ja cegiełki bardzo lubię takie ciemniejsze też, właściwie to ciemniejsze miałem mniej, więc się cieszę bo ja chyba je tylko miałem za bardzo e, na pewno miałem jakieś zestawu świątecznego i razem mam ich 40 No, i tyle mam cegiełek, i teraz połączmy to wszystko. No, kolorystyka i elementy Wam powiem mocno pod uncharted. W zasadzie mi już po głowie chodzi jeden mocek. Jeszcze dodam już te piękki, żeby wszystko Wam pokazać. No, zobaczcie, może ta wanna trochę tak zmienia klimat, ale w sumie, e, zobaczcie, to już jest jak, jeśli tak pod jakąś przygodę to się tak szykuje. E, wam powiem, te, te, te kolorystyka, te elementy, ciekawą wyprawę jakąś, takie egzotyczne klimaty. No właśnie, ja mam pomysł właśnie hardy na jedną makietę. E, w zasadzie to nawet na dwie, tylko nie wiem, z jedną trochę jeszcze tam nie mam dopracowanego w głowie pomysłu. No i właśnie mam takie no na Was nawet pytanie, e, czy wy Moglibyście mi dać jakiś pomysł na most, Ja bardzo bym prosił o to, że trochę mam ostatnio, jakby to nazwać, kryzys twórczy. Chciałbym coś budować takiego dużego, na jednej takiej płytce, takiej wiecie... O, wam, zresztą, ja będę wam opowiadał o takich płytkach? Ja wam pokażę, na jakiej. Bo nie wiem, jakie ona ma dokładnie wymiar, ja się na to nie znam. Powinienem się wcześniej przygotować o, na przykład, o, na takiej płytce bazowej, e, co bym mógł wybudować, tak, w sensie, chciałbym mieć pomysł konkretny, wiecie, żeby akurat się nad tym czymś zbudował, bo opierało, i wiecie, możecie pisać konkretnie, że to chcę, to, 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 bo możecie ogólnie, ja chcę po prostu taką podpowiedź. E, no, zachęcam do subskrypcji, lajkowania, no i komentarze wiadomo, jak zwykle są wasze. E, cześć!